Kochani bracia i siostry, w Chrystusie Panu dzisiaj Pan Jezus mówi do nas w przypowieściach. Pan Jezus mówi do nas i słyszeliśmy o tym ziarnku gorczycy maleńkim, które staje się wielkim drzewem. I myślisz może, że jesteś taki maleńki, że nic nie możesz. Ale jeśli ufasz Jezusowi, staniesz się wielki w Jego oczach. Bóg patrzy na naszą ufność. Patrzy na serce nasze. Nie patrzy na to, co inni o Tobie mówią. Jak Ciebie określają. Jak Cię nazywają. Ale On Cię nazywa po imieniu. Jezus mówi do Ciebie po imieniu i do mnie. Znam Twoje serce. Znam Twoje życie. Znam Twoje momenty trudnych wyborów. Twoją rozpacz. Jakże często, kiedy czujesz się na krawędzi życia, nie wiesz, jak masz dalej żyć. Bo tak się skomplikowały sprawy w domu, w rodzinie, wokół ciebie. Wydaje ci się, że wszystko się kończy. Ale nic się nie kończy. Jeśli w twoim sercu jest to ziarnko, choćby maleńkie miłości, które gdy będzie wzrastać i dojrzewać, stanie się wielkie, nawet gdyby mieli poznać, jak wielki byłeś w oczach Boga, po tobie już, po twojej śmierci, po twoim odejściu, aby mogli uczyć się tej właśnie miłości. Bracia i siostry, jakże o tym nie możemy zapomnieć. Kiedy tak przemierzam drogę tej włoskiej ziemi, tę ziemię tu tak bardzo obolałą przez ostatnie miesiące pandemii, spotykam na nowo tych ludzi, którzy mówią: zachowaliśmy spokój serca, pomógł nam Bóg, wiara nasza. I dzisiaj, kochani moi, kiedy rano odwiedzałem kolejne rodziny tam w Mediolanie, jakie to jest niezwykłe u osoby, która przeżywa wielkie problemy, nie ma pracy, pozostawiona przez innych, nawet przez najbliższych, skłócona, odrzucona, a nawet ten, kogo kochała, też ją odrzucił. Ale tak bardzo się modli i prosi Boga o pomoc, Matkę Najświętszą, chociaż czasem mówi: nie mam już sił, aby żyć. Bo dla kogo mam żyć? I oto po rozmowie, modlitwie mówi: a może jeszcze do mojego domu, tam gdzie skłóciliśmy się, gdzie nie ma zgody. A jak daleko to jest, pytam. Tak blisko, 15 minut drogi samochodem. Wiedziałem, że będzie drugie tyle. I jedziemy. I oto, moi drodzy, w domu zaskoczeni. Rodzice, jeszcze ktoś z rodziny był. Czas obiadu. Oto wchodzi ksiądz w sutannie. Pytają o tej porze: kolęda, błogosławieństwo domów? Nie. Pan Jezus chce was spotkać. Bo wiem, że się źle dzieje między wami. I zaczyna się rozmowa, a mam w ręku świętego Szarbela, wizerunek. Świętego ojca Szarbela. Mówię o nim. Mówię o tym wielkim, świętym pustelniku z Libanu, który przemawia miłością. Jutro w Polsce będziemy wspominać, będziecie. Tu we Włoszech było to 24, a jutro w Polsce świętego ojca Szarbela. I oto wszyscy stoją. Usiądźcie na chwilę, mówię do nich. Rozmowa, a później
Ojciec mówi do córki, bo wiesz, czego mi bardzo brakuje? Że już dawno nie przyszłaś i nie przytuliłaś mnie. Mnie też. I wielu zaczyna mówić o tym, o tych zwykłych gestach dobroci, miłości, o tym, czego szatan nie chce, czego się ludzie często wzdrygają i boją. Zapominamy o tym często i o tym trzeba przypomnieć. I dlatego, gdy jadąc, przejeżdżałem przez miejscowość Sotto il Monte, gdzie urodził się święty Jan 23, jakże nie mogłem przypomnieć sobie słów. Kiedy święty Jan 23 mówił, gdy wracać będziecie do domu, a mówił to na placu świętego Piotra, przytulcie wasze dzieci, pogłaskajcie je, pokażcie im gestem też miłość. To tak bardzo potrzebne. I moi drodzy, będąc w tym domu tam, wtedy mówię, a teraz już niech Bóg nas przytuli do serca. I wspólna modlitwa, i wspólna naprawdę radość, bo myśmy się nigdy razem nie modlili. Pierwszy raz razem modlili się. Pierwszy raz. Ale żeby to był początek. Dlatego ona idzie, matka dobrego początku, i mówi, zacznijcie w swoim domu, w swoim rodzinie wspólną modlitwę. A wtedy tak z łatwością przyjdzie wam przygarnąć, przytulić jeden drugiego, a nie odrzucać. Dlatego bądźmy dzisiaj właśnie w tej myśli, że mamy w sercu to małe nasionko zasiane, kiedy przychodzimy na świat. Ono nie jest gorczyca. Ono jest miłość. Ale szatan sieje też nasienie złości, nienawiści, odrzucenia. Szatan wciąż sieje, bo chce zebrać ten najgorszy plon. Bo chce zebrać ten najgorszy dla niego serca nasze, a dla nas najpiękniejszy, bo nasze serca ofiarowane Bogu i za chwilę tu ofiarujmy, są największym darem, są wielkością w każdym z nas, jeśli to serce jest otwarte na Boga, jeśli to serce jest otwarte na miłość, jeśli to serce jest pokorne, pełne pokory, jeśli nie, to jak z tym pasem, którym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, Bóg zostawia ci czas, byś dojrzał, byś przemienił, by to serce stało się pokorne. A jeśli nie, to spróchnieje jak ten pas. To zwiędnie to serce. A później przestanie emanować miłością. I będzie to śmierć. I będziesz chodził jak umarły, w którym bije serce to jako organ ludzki, ale bez miłości i bez Boga. Amen.